Jesteśmy z powrotem, z nami jest nasz gość Tomek Ostrowski. Witam. Słuchajcie, a ten klip był nominowany do Jacha. Jach też był naszym gościem, a Jach ma swój festiwal filmowy. Klipowy właściwie. Klipowy. Bardziej klipowy. Tak. Dokładnie. A on był w jakiej kategorii nominowany? Za najlepszą animację. No i co? Wygrał? No i dostał nominację, to już było dla mnie wyróżnienie. Tak, niestety. Bardzo. Słuchaj, jak to się robi? Możesz mieć zwykłe coś takiego, jak stoi tu u nas, z odpowiednią kartą graficzną i dobrym procesorem i już możesz się bawić? Tak, tak, ale przede wszystkim jeszcze wyobraźnia. Myślę, że raz jest, to jest program, który pozwala na takie rzeczy, a druga sprawa to jest, no właśnie, bo bywały takie dni, że ja siadałem i nie wiedziałem, co robić, więc jakby przede wszystkim wyobraźnia tutaj. Ale czy ta muzyka wywołuje w tobie takie obrazy, jakie właśnie przekazujesz później? Właśnie, tutaj to się dużo wiązało z tym, co ja robiłem muzycznie. I jakby no, liryka tego, co przedstawiam, bo to jest taka muzyka, powiedzmy, relaksacyjna, na pewno było to słychać w klipie, spowodowała, że właśnie takie powolne obrazy, które przedstawiały jakąś fantazję, właśnie zrobiłem i skleiłem to razem z muzyką. A Wirtualne to jest w ogóle twoja druga płyta, tak? Tak. Która się okazała i może pokażę wam szybko Wirtualne, właśnie tak wygląda okładka tej płyty. A słuchaj, a powiedz, drogie są takie animacje, bo w filmach się słyszy, że straszliwie drogo kosztuje animacja komputerowa i w ogóle. Słuchaj, powiedzmy, że pewnie drogie, bo tak słyszałem, ale nie wiem, ile kosztują, bo jakby no, sam robiłem. Także tyle, co mnie to kosztowało, to przede wszystkim praca i wiesz, spuchnięte oczy wieczorami albo nad ranem, jak czasami potrafiłem coś robić i generować dosyć długo. A Kryształowe Łzy to był w ogóle, to była pierwsza płyta i też pierwszy kawałek, który zresztą dostał nagrodę w Top Plenie. Tak, to jest audycja, która istnieje do tej pory. Może chciałem właśnie ją przybliżyć telewidzom, tak, kto interesuje się muzyką instrumentalną, co się nazywało elektroniczną, ale w zasadzie teraz bez elektroniki to chyba nie ma muzyki, także każdą możemy tak nazwać, ale przede wszystkim instrumentalną, to właśnie polecam audycję. W programie Trzeci Polskiego Radia prowadził Jurek Kordowicz i tam jakby udało mi się przede wszystkim zadebiutować właśnie Kryształowe Łzy. To był pierwszy utwór. I szybko potem nagrałeś też tą płytę właśnie. Znaczy no, czy szybko, tam one, parę lat przerwy zawsze jest między jedną a drugą, a powiem szczerze, że i tak dobrze te Kryształowe Łzy powstały, bo jednak wydawnictwo, które to wypuściło na rynek, niestety upadło. Ja będę robił reedycję tego, myślę niebawem, z wydawnictwem oczywiście, którym teraz współpracuję. No i jakby dosyć no, ciężko było z tą muzyką się wybić, bo to jest taka troszeczkę elitarna muzyka. Rzadko kto chce wchodzić w jakiś większy, można powiedzieć brzydko, biznes, bo jednak no, muzyka jakby no, przedstawia pewien rodzaj czasami biznesu. No my jesteśmy też elitarni i przedstawiamy różne biznesy i zobaczymy, jak wygląda drugi klip. Jak on się nazywa? City Vision. City Vision. Wróciliśmy szczęśliwie znowu do nas, a z nami jest dzisiaj człowiek, który sprawił, że pewien Zygmunt na pewno roztańczył się, a właściwie to Kolumna się pod Zygmuntem roztańczyła. Zygmunt został drętwusem, ale co i King Kong na Mariocie i w ogóle niedługo to most jeszcze powinieneś ten z linami przerobić. Tak, może zbudujemy wspólnie tutaj z projektantami. A propos Warszawy, może by się jeszcze trzeba było czymś zająć. A słuchajcie, kawałek City Vision to jest w ogóle premiera, prapremiera. Tak. No w ogóle są premiery takich historii najdziwniejszych, jak sama nazwa wskazuje, takich, których nigdzie nie było, premierowych. No i co dalej z tym Zygmuntem? No, Zygmunt to tańczył. Ja myślę, że właśnie tutaj jest pewna zmiana. Przeszliśmy trochę w inny klimat, prawda? Bo wcześniej rozmawialiśmy o tym, że muzyka ta jest taka czasami sentymentalna. No właśnie tutaj bicik instrumentalna, tak, a tutaj po prostu zrobiłem eksperyment. Aha. Mój trzeci album, Electra and Dance, przedstawia taki właśnie zabieg, który zrobiłem, łącząc w zasadzie elektronikę z dance. A dlaczego to zrobiłem? Bo dance w tej chwili, czy techno, to jest po prostu powrót, znaczy nie tyle, rozbudowa elektroniki. Elektronika była korzenną tej muzyki, która dzisiaj obecnie panuje w klubach, nie wiem, bawimy się przy niej. Także ja po prostu, robiąc tą muzykę, powiem, że pójdę trochę z duchem czasu i zrobię coś takiego. Jak już doszedłeś do korzeni, to co było takim kultowym dla ciebie? Co było kultową sprawą? No żar, Evangelis, to te klimaty, tak. A chodzisz na imprezy elektroniczne?
no, udało mi się zagrać nawet na takiej jednej imprezie. Tak, w Piszu co roku odbywa się ZEF. To jest Lot Elektronicznych Fanatyków, tak się w skrócie można to nazwać. No i udało mi się zagrać koncercik, było naprawdę super przyjemnie. To był mój pierwszy duży koncert w życiu, wcześniej tam w Warszawie, gdzieś w Łazienkach. Zaproszono mnie tak, że mogłem się też pokazać. Ale Pisz to było dla mnie olbrzymie przeżycie i no, jakby pozostawiło taki w pamięci klucz do tego, że i motywacji przede wszystkim, żeby mnie wyzwoliło, że wiem, że mam dla kogo tą muzykę robić. A wtedy jeszcze nie było Electro Dance, muszę zaznaczyć. A ja chciałam wrócić jeszcze do wideoklipu. Ile czasu zajmuje zrobienie takiego kawałka? Ponieważ ja jakby nie robię pracy zleconej dla siebie, przez siebie nie sobie zlecam to, także jest to jakby druga pasja moja. Oprócz muzyki zajmowałem się grafiką troszeczkę, no aż do takiego stopnia doszedłem, że stwierdziłem, dlaczego nie połączyć tego z tym, co robię. A zawodowo jesteś grafikiem? Nie. To jest moja pasja, tak jak muzyka. Po prostu dwie pasje można powiedzieć. A co robisz poza tym? Słuchaj, prowadzę firmę zupełnie niezwiązaną, z moim tatą, to jest firma rodzinna. Zupełnie niezwiązaną ani z muzyką, ani z grafiką, także nie wiem, czy to mówię. Dobrze, słuchaj. Możesz zareklamować. Ty masz balejarz, pasemka? O, no to już możemy się domyślać, że co. Fryzurnikiem jesteś? No tak, wirtualne fryzury. Dobra, czyli to jest taka twoja jazda jakaś, te robienie klipów i siedzenie tak, przy komputerze. Tak. No ale powiedz, ile godzin gdzieś tak? Siedzisz od nakręcenia, bo widziałem, że tam masz nakręcone też na kamerze chyba kawałki Warszawy i okolic. To znaczy tak, to wszystko zajmuje tyle czasu, na ile pozwalają procesory w komputerach, bo rzeczywiście one decydują o tym, ile coś się liczy w nich, w komputerach, ile powstają obrazy, ile właśnie oblicza komputer dane sekwencje wideo, powiedzmy. Także teraz, biorąc pod uwagę, nie wiem, jedną scenę, mogłem siedzieć 3 godziny, a bywały i takie sceny dłuższe, przy których po prostu komputer musiałem zostawić na noc. No, on się liczy. Słuchaj, wiesz, u nas też komputery decydują o wszystkim, procesory i w ogóle, i musimy kończyć, niestety. No, za szybkie procesory. Za szybkie procesory są tutaj, tak? Czas nas goni. Ale nadchodzi za to pornograficzna piżama i zajrzymy jej za piżamę.